Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paulina, to jest podcast W świecie słów. Przypomnę, że już niebawem walentynki. Walentynki to taki piękny okres, kiedy zakochani przypominają sobie o tym, że są zakochani, zajmują wszystkie miejsca w restauracjach, wykupują kwiaty, wszędzie są różyczki, serduszka, jednorożce i tęcze. Co kto lubi, prawdaż? Na moim kanale raczej o miłości nie słyszymy, ale dzisiaj wyjątkowo będzie o takiej naprawdę wielkiej, monumentalnej miłości. Ale wiecie, że to jest mój podcast, nie? Wiecie, gdzie jesteście, więc wiecie na pewno, że to nie będzie love story z dobrym zakończeniem. Będzie tu mnóstwo obrzydliwych rzeczy, dużo seksu, dużo gwałtów, znęcania się, mordowania, wykorzystywania, manipulacji. Więc jeśli jesteście delikatni, to dziękuję Wam za obecność. Tymczasem Borem Lasem, trzymajcie się, wróćcie kiedy indziej. Natomiast ci odporniejsi na tego typu historie i obrazy, to niech się rozsiądą wygodnie, bo przed nami dosyć długa historia. Zdarzyło Wam się być kiedykolwiek tak zakochanym, że myśleliście sobie, jeju, kocham go tak mocno, że mogłabym zabić. Zdarzyło Wam się tak myśleć? Czy mówić? No tak się mówi, tak? Ale rzadko się to sprawdza. Nikt tego nie weryfikuje. Nikt nawet nie oczekuje, że tego typu słowa rzeczywiście są prawdziwe i kiedykolwiek zostaną udowodnione, tak? A jednak są tacy, którzy zabijają z miłości. Mówiłam Wam kiedyś o mordercach z wrzosowisk, Ian Brady i Myra Hindley, i w zasadzie ta dzisiejsza historia jest bardzo podobna. Tamta historia przypomniała mi Bonnie i Clyda, przypomniała mi też bohaterów filmu Urodzeni Mordercy. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej takiej parze, która też jest wynaturzona, też jest makabryczna. A co najgorsze, to kobieta w tym związku miała bardzo dużo do powiedzenia. To jest zaskakujące, bo generalnie seryjne morderstwa dokonywane przez pary to nie jest częste, to jest najrzadszy typ morderców. Sparowane osoby, które wspólnie, razem dokonują zbrodni. I w tych związkach zawsze zadziwia to, że kobiety są tak bardzo aktywne w działaniu. Oczywiście mamy równouprawnienie, kobiety jak najbardziej mogą być makabryczne, mogą być podłe, ale i tak zawsze to mnie zadziwia, że takie kobiety jak Rosemary West, Myra Hindley, Carla Homolka czy dzisiejsza bohaterka Catherine Harrison, Bernie, potrafią być takimi potworami. Wespół w zespół ze swoimi partnerami. Tu obie strony były tak samo winne. Tyle, że ta żeńska część tej pary wzbudza we mnie jeszcze większe obrzydzenie. Jakby przechyla szalę tutaj. W październiku 1986 roku ta parka zgwałciła i zamordowała cztery młode kobiety. Zakopali ich ciała w płytkich grobach. Nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, nie mieli też szacunku do ofiar. Catherine Bernie, oddana i fanatycznie zakochana w swoim partnerze Davidzie kobieta, ona brała udział w każdej zbrodni aktywnie i wierzyła w to głęboko, że David ją pokocha przez to i doceni ją jeszcze bardziej, jeśli ona pomoże mu w dążeniu do tego gwałtu, pomoże mu w okaleczaniu tych kobiet i ostatecznie pomoże mu w zabiciu tych kobiet. Nie było absolutnie niczego, czego Catherine nie byłaby w stanie zrobić dla swojego ukochanego faceta. Zrobiłaby wszystko, żeby go zadowolić. Mało tego, uważała to swoje poświęcenie i ten swój romans z Davidem za monumentalny, za niezwykły, niezapomniany, nie mający konkurencji. Wierzyła, że ta miłość jest piękna. Właśnie w tym poświęceniu i w tym niszczeniu i w tej destrukcji, której oboje dostarczali światu. To nie byli mili ludzie i jako tacy się w zasadzie urodzili i wychowali, bo oboje mieli trudne dzieciństwo. Oczywiście wiemy, że to nie jest żadne wytłumaczenie, to nie jest żadne usprawiedliwienie, może bardziej tak. Ale jest to zawsze jakiś czynnik, który potrafi mocno namieszać w głowie i potrafi wyzwolić w kimś jakieś tam pragnienia i jakieś tam frustracje, które później stają się tak potworne, że nie da się z nimi żyć i trzeba realizować jakieś straszne fantazje, żeby uciszyć tego wewnętrznego potwora.
A zatem od początku. Zacznijmy od Davida, dobra? David urodził się 16 lutego 1951 roku i był najstarszym z sześciorga dzieci swoich rodziców. Urodził się na przedmieściach Wattle Grove, to jest na wschód od Perth w Australii. Jego rodzice John i Margaret, no to też była niezła parka. Ponoć ksiądz, który udzielał ślubu Johnowi i Margaret, czyli rodzicom Davida, mówił, że już w czasie udzielania tego ślubu czuł, że nic z tego nie będzie. Mądry ksiądz po szkodzie, nie? Ale już to pokolenie wcześniej było jakieś takie nie za obiecujące. John był w zasadzie przeciwieństwem swojej żony. Był cichy, anemiczny, był baptystą. Ponoć jąkał się i przez to był niepewny siebie i dosyć wycofany. Miał też jakiś problem z kręgosłupem. Całymi dniami siedział w pracy, w ogóle nie było go w domu, totalnie nie interesował się dziećmi i rodziną. W domu była z kolei Margaret i w sumie lepiej byłoby, jakby jej nie było, gdyż była zupełnym przeciwieństwem swojego męża, była głośna, była hałaśliwa, była wredna, złośliwa, podła, paliła papierosy, piła alkohol, biła dzieci i znęcała się nad nimi psychicznie. Brzmi jak 90% patologicznych rodzin, no tak właśnie było. David, jako najstarsze dziecko, miał dosyć ciężko, bo musiał nieść to brzemię, ale to nie jest tak, że to rodzeństwo się trzymało razem, że pomimo tego, że mieli ciężko w domu, to się przyjaźnili. Nie, to nie jest hollywoodzka opowieść, tak? Znajomi z kościoła i przyjaciele ze szkoły pamiętali, że cała ta rodzina była taka dysfunkcyjna. Wszyscy plotkowali, że tam jest alkohol, że tam jest degrengolada, rozwiązłość. Plotkowali nawet, że jest tam kazirodztwo, co nie było nigdy oficjalnie potwierdzone. Dom był ohydny, brudny. Dzieci były zaniedbane, brudne. Nosiły śmierdzące, poddarte ciuchy. Nie kąpały się. Matka nie wykształciła żadnych podstawowych umiejętności u tych dzieci, związanych z, nie wiem, chociażby utrzymywaniem higieny. Rodzina też nie jadła wspólnych posiłków. I to nie dlatego, że było jedzenie i po prostu każdy brał swój talerz i szedł oglądać telewizję, jeden, drugi do swojego pokoju, trzeci gdzieś tam. Nie. W ogóle nie było jedzenia w tym domu. Nie było obiadów, nie było gotowania. Lodówka była otwarta cały czas i to nie jest metafora. Ona była otwarta. Drzwi fizycznie były otwarte tej lodówki, przez co ta lodówka przestała spełniać swoje zadanie i podejrzewam, że jedzenie w tej lodówce było wiecznie zepsute, ale drzwi lodówki były otwarte na oścież i dzieci miały sobie brać jedzenie same. Nawet dwulatek miał się obsłużyć sam. No taka była Margaret. Ona nie miała głowy do tego, żeby karmić dzieci, gotować, przebierać je i w ogóle dbać o cokolwiek. Nie lubiła też tych dzieci. Rodzice pili, a na pewno Margaret piła, przez co władze często interesowały się tymi dziećmi, ale nie na tyle, żeby im faktycznie pomóc. Po prostu zabierali te dzieci do rodzin zastępczych, później rodziny zastępcze miały dosyć, oddawały te dzieci i one wracały do rodziców i w kółko Macieju nawrot cały czas w takim cyklu porzucenia, zaniedbania i braku miłości, braku bliskości i ciepła. Nie wiem, po co te dzieci ciągle wracały do tej rodziny. Była taka jedna anegdota, jeśli myślicie, że przesadzam mówiąc o tej Margaret, że może pewnie piła i po prostu miała gdzieś. No to była taka historia, że któregoś dnia Margaret jechała sobie autobusem i wiozła któreś ze swoich dzieci. Małe dziecko na rękach, nie? No i jedzie sobie tym autobusem i dziecko zaczyna płakać. I co wtedy normalna matka robi? No zaczyna huśtać, bujać, cmokać, przytulać. No próbuje jakoś uspokoić to dziecko, które płacze. No a co zrobiła Margaret? No przeszła przez cały autobus, podeszła do zupełnie obcej sobie osoby, wręczyła tej osobie płaczące dziecko, wróciła na koniec autobusu, wyjęła sobie książkę i resztę podróży spędziła czytając i zajmując się tam swoimi sprawami. A obca osoba trzymała to dziecko. Kiedy autobus zajechał na przystanek Margaret, wówczas podeszła do tej osoby, odebrała dziecko i wyszła z autobusu. No matka roku! Nauczycielka Davida, kiedy nauczycielka, właściwie przedszkolanka, bo to mówimy teraz o czasie, kiedy David miał 3 latka gdzieś,
to ta opiekunka, powiedzmy, określiła Davida jako agresywnego i cierpiącego i mającego w sobie mnóstwo frustracji. Jak miał dzieciak 3 lata, to już wtedy nauczycielka zauważyła w nim to cierpienie i tę złość na cały świat. Darł kartki, krzyczał, nauczyciele nie mogli sobie z nim poradzić, rozwalał wszystko. No, wokół tej rodziny była stygma. Wiecie, jak to jest. No to była ta rodzina, tak? Ta rodzina brudasów, alkoholików, śmierdzieli i tak dalej. Byli wytykani palcami, a jak przychodziło co do czego, to każdy odwracał wzrok. Nikt nie chciał mieć jakichkolwiek relacji z tą rodzinką. W zasadzie David nie miał żadnych szans. Już od samego startu. Jak miał 8 lat, to już zaczął kraść. No to o czym my mówimy? Przykre takie dzieciństwo Davida przebija przykre dzieciństwo Catherine, bo ona miała nieco lepiej. Urodziła się jako Catherine Margaret Harrison, co jest zabawne, że na drugie miała imię tak jak pierwsze imię jej nieformalnej teściowej i była bardzo podobna do swojej teściowej w dorosłym życiu. Catherine urodziła się w maju 51 roku, także była równolatką Davida. Miała coś koło 2 lat, kiedy jej matka Doreen umarła i umarła w czasie porodu. Co gorsza, 2 dni po tej strasznej śmierci niemowlę, które się urodziło, brat Catherine, również zmarł. Także ta rodzina w ciągu 2 dni straciła i matkę, i dziecko. Został na świecie wtedy Harold i Catherine, ojciec z córką. Ojciec nie bardzo wiedział, co ma robić z tym dzieckiem. Zabrał ją do RPA, gdzie mieli rozpocząć nowe życie, mieli zacząć wszystko od początku. Tyle tylko, że ojciec nie dawał sobie rady, a może nie chciał dawać sobie rady. Uznał, że opieka nad dziewczynką jest kłopotliwa, zatem odesłał dziewczynkę z powrotem do Australii. Miała tam zamieszkać z dziadkami ze strony matki w Perth. Ci dziadkowie też nie byli najlepsi. To nie była babcia i dziadek z żurnala. Nie pozwalali Catherine bawić się z innymi dziećmi. Izolowali ją bardzo mocno. Dzieci się z niej śmiały. Ona była samotna. Inni rodzice też nie chcieli, żeby ich dzieci bawiły się z Catherine, więc no była bardzo, bardzo samotna. A na domiar złego, kiedy dziadkowie mieli już dosyć, to stwierdzili, że oddają ją do wujostwa. Catherine została przekazana wujkowi i ciotce. To był jej trzeci dom, prawda? Nie miała tego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, nie miała tego poczucia rodziny. Przerzucano ją jak gorący ziemniak, co na pewno pozostawia głęboki ślad w psychice i zostawił tutaj w przypadku naszej bohaterki. W końcu, kiedy miała 10 lat, to Harold odzyskał wyłączną opiekę nad Catherine w Perth. Wrócił do Perth i odzyskał opiekę. Nie wiem, czy chciał tego, czy po prostu nikt inny Catherine nie chciał i ojciec sądownie musiał ją przyjąć, czy rzeczywiście on sam wyszedł z taką inicjatywą i zawalczył o to, żeby odzyskać tą swoją córkę. Na początku lat 60. rodzice Davida postanowili przeprowadzić się na przedmieścia Perth. I tam David poznał Catherine. Mieli 12 lat i już 2 lata później, można powiedzieć, byli w związku. Catherine była absolutnie zakochana. Po raz pierwszy ktoś interesował się nią, ktoś zajmował się nią, patrzył na nią, jakby patrzył w obrazek. Do tej pory była smutną i zamkniętą w sobie dziewczyną, tęskniącą za miłością, pełna obaw, że kolejna rodzina ją zostawi, kolejna rodzina ją odrzuci. I nagle młody chłopak zdaje się ją całkowicie uwielbiać. Zdaje się być zakochany, więc Catherine poddała się temu marzeniu, poddała się tej fascynacji. Nastolatkowie cieszyli się swoją obecnością wzajemną, cieszyli się tym, że są razem i żeby dodać sobie pikanterii do związku, to zaczęli popełniać drobne przestępstwa. Jakieś tam kradzieże, jakieś włamania. Ojciec Catherine, Harold, nie był zbyt zadowolony, że jego córka spotyka się z Davidem. Wielokrotnie werbalizował jej to. No ale proszę pana, panie Harold, co dobrego wychodzi z tego, że nastolatce zabrania się spotykać z chłopcem? No wiadomo, że tym bardziej, tym chętniej, tym gorliwiej będzie się z nim spotykała. Więc ta dezaprobata Harolda dla związku Davida i Catherine tylko wzmocniła ich związek, tylko umocniła ich relacje. Dziewczyna zaczęła mieć problemy z prawem, zaczęła mieć kartotekę, no była jeszcze nieletnia, ale ciągle popadała w kłopoty.
I zawsze gdzieś obok był ten David, więc wiadomo było, że to on ją sprowadza na złą drogę. Po tej przeprowadzce do Perth rodzice Davida się rozwiedli. Oczekiwano wtedy przez jakiś czas, że to David zaopiekuje się pięciorgiem rodzeństwa. Nie wyszło, bo sąd nie zgodził się na coś takiego. W czasie rozprawy rozwodowej rodzice oboje stwierdzili, my nie chcemy tych dzieci. Tak? Mieli szóstkę i wyrzekli się tych dzieci, co jest dla mnie totalnie rozwalające, ale tak zrobili. I te dzieci, ta szóstka trafiła do rodzin zastępczych. Co najgorsze, zostali rozdzieleni. Niektóre z tych dzieci już nigdy więcej się nie spotkały. Co jest straszne dla mnie, jak można rozdzielać rodzeństwo. David nie chciał już nigdy więcej się widzieć ze swoimi rodzicami po tym wszystkim i do końca wierzył, że to oni byli odpowiedzialni, że jego życie stało się takie popieprzone, takie zniekształcone, niestabilne, niezrównoważone. Trochę mu się nie dziwię. To środowisko, w którym dorastał, na pewno miało ogromny wpływ na to, jakim się stał człowiekiem pokręconym. David i Kasia się rozstali, kiedy on poszedł do rodziny zastępczej. Następnie David rzucił szkołę, kiedy miał jakieś 15 lat i został uczniem jockeya Erika Parnhama na torze wyścigowym Ascot. I tam pracował jako taki uczeń, ale i pomocnik. Zajmował się końmi, czyścił je, ujeżdżał, dbał o ich dobrobyt. Niestety nie był zbyt dobrym człowiekiem i nie był zbyt dobry dla tych koni. Podobno zranił 3 konie. Nie znam szczegółów i nie chcę znać szczegółów. Nie miał dobrej też opinii wśród znajomych z pracy, którzy uważali go za mruka, za osobę, która się nigdy nie uśmiecha. Był zresztą dziwny. Przyjeżdżał na rowerze do pracy w samej tylko kurtce. Jakby nie miał nic pod spodem. Nie miał gaci, nie miał skarpetek, nie miał nic. Nago, kurtka tylko na grzbiecie. I heja, przyjechał na rowerze. Bardzo wcześnie David odkrył w sobie skłonność do ekshibicjonizmu. Miał już wtedy zaburzenia różne, dewiacje, pojawiały się jakieś dziwne parafilie, te jego potrzeby seksualne zaczynały go przytłaczać. Była sobie pani Bridges, była 70-letnią kobietą, mieszkała nieopodal tych torów wyścigowych. Pracownicy często do niej zachodzili po pracy, żeby usiąść, ona robiła jakiś posiłek, więc spędzali razem czas po pracy. Wszyscy ją lubili. Wszyscy ją znali. Ona była samotną staruszką, ale taką bardzo otwartą i serdeczną. Zwłaszcza, że na tej stadninie pracowało dużo dzieciaków, takich nastolatków właśnie z różnymi problemami, więc ona była takim trochę substytutem babci dla tych wszystkich pracowników. I wyobraźcie sobie, że David w 66 roku włamał się do domu tej pani Bridges, nago. Miał na głowie rajstopę. Tak jak widzieliście takie filmy, stare filmy o złodziejach, o rabusiach, komedie, kiedy to rabusie zakładają rajstopę na głowie, wyglądają jak totalni idioci, to ten idiota, David, założył rajstopę na łeb i nago włamał się do pani Bridges, do swojej 70-letniej landlordki czy seniorki, znajomej, koleżanki, przyszywanej babci. Chciał ją zgwałcić. Na szczęście do tego nie doszło, gdyż pani Bridges miała psa, bądź kilka psów i one odstraszyły Davida. Kiedy właściciel torów wyścigowych się o tym dowiedział, to wywalił Davida na zbity pysk z pracy. I to tylko jeden przykład działalności przestępczej Davida, takiej młodej, młodocianej. W tym czasie David zaczyna być uzależniony od pornografii, fantazjuje o gwałtach. Jeśli się zastanawiacie, jak to jest, że młody chłopak ma takie fantazje, skoro skąd on miałby to wszystko wiedzieć, tak? No to ja wam powiem. Margaret, o której już wam mówiłam, nie była zbyt święta, nie była dobrą mamusią. Robiła takie rzeczy, na przykład jechała na zakupy i wracała z tych zakupów z siatami taksówką. Tyle, że nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za kurs. Zatem zapraszała taksówkarza do domu, żeby móc zapłacić mu w naturze. I robiła to na oczach dzieci. Więc David w dzieciństwie naoglądał się bardzo różnych rzeczy w swoim domu. I jeśli mowa o kazirodczych związkach, tutaj kazirodztwo wystąpiło pomiędzy braćmi. Pomiędzy Davidem a jego młodszym bratem Jamesem, który jeszcze się pojawi w dzisiejszej historii. To popieprzyło Davida i on miał bardzo niespokojną duszę. Znów się wtedy zeszli z Kaśką i ich miłość rozkwitła. On miał na koncie już kilka pobytów w poprawczaku, no ale trzeba trochę pieprzu do tego związku dodać, więc robili razem włamania.
Co gorsze, stali się już pełnoletni. Jak są pełnoletni, to kłopoty można pomnożyć razy 500, nie? W pewnym momencie David poszedł do więzienia. Otóż w 69 chcieli wykraść sejf z kina samochodowego i zostali aresztowani. David dostał 9 miesięcy w więzieniu, a Kasia mniej. Dostała wtedy kilka miesięcy w zawieszeniu. Geniusze stwierdzili, że będą apelować i w wyniku tej apelacji dostali więcej, wyższe kary. On dostał dodatkowo 3 lata, zatem 3 lata 9 miesięcy, a Kasia 4 lata w zawieszeniu bodajże. W tym czasie, kiedy David siedział w więzieniu, to zabroniono mu kontaktów z Kasią. I ten czas, kiedy David siedział w więzieniu, a Catherine była na warunkowym i musiała się bardzo często spotykać ze swoim kuratorem, dużo się zmieniło. Chyba Catherine zaczęła wychodzić na prostą. Jej kurator mówił jej, że nie potrzebuje Davida, że to David ją sprowadza na złą ścieżkę, że jest pod jego mocnym wpływem. Gdzieś jeszcze przeczytałam, że ona wtedy była w ciąży i urodziła dziecko w więzieniu, które na czas odsiedzenia jakiejś krótkiej kary zabrano jej przez opiekę społeczną i później, gdy wyszła z więzienia, to odzyskała to dziecko, ale nie wiem, czy to jest do końca legitna informacja, że to dziecko rzeczywiście istniało. Niezależnie, czy istniało, czy nie, Kaśka miała ten czas w życiu, żeby się zastanowić nad sobą i podjąć pewne decyzje. Znalazła pracę u rodziny McLaughlinów i tam była gospodynią domową. I ta rodzina miała dużo dzieci. I najstarszym dzieckiem w tej rodzinie był Donald. I Kasia zakochała się w Donaldzie. Zakochała się tak mocno, że w końcu wzięli ślub. Wesele odbyło się w ogóle w jej 21 urodziny, także Donald miał łatwą sprawę. Jedną datę tylko wystarczyło zapamiętać, urodziny i rocznica ślubu. Tego samego dnia, spoko sprawa. Catherine poczuła się wtedy bezpieczna, w końcu. Wzięli ślub, zaraz zaszła w ciążę. Mieli jakąś tam stabilizację, co prawda żyli od pierwszego do pierwszego, Donald nie miał za bardzo kasy, no ale jakoś to było, nie na długo. Nowożeńcy musieli stawić czoło wielkiej tragedii. Otóż urodził się ich pierworodny syn, który, kiedy miał jakieś 7 miesięcy, zginął. I to zginął na oczach matki. To było tak, że jacyś przyjaciele przyjechali do McLaughlinów odwiedzić ich i Catherine wyszła z tym dzieckiem na ręku, żeby odprowadzić do tych swoich przyjaciół do samochodu. Oni wsiedli do samochodu. Ona w tym czasie postawiła dziecko, rzeczkujące dziecko na podwórku, na podjeździe. I ci znajomi, nie wiem, zamiast wrzucić jedynkę i włączyć się do ruchu, to wrzucili wsteczne. Catherine stała kilka metrów od swojego pierworodnego syna, kiedy miażdżyły go opony samochodu. Donald Junior miał 7 miesięcy wtedy. To zmieniło Catherine. Była świadkiem śmierci swojego dziecka. Była głęboko poruszona tym. Później zostało to przeanalizowane przez psychiatrów jako możliwy powód, dla którego czuła potrzebę popełnienia przestępstw z Davidem, żeby zapomnieć o śmierci swojego dziecka, pogrążyła się w przemocy i w morderstwie. Catherine z Donaldem mieli jeszcze 6 dzieci. Tyle, że ona nie lubiła być mamą. Tak, nie wiem, urodziła 7, pierwsze zmarło, potem jeszcze 6 i dopiero wtedy stwierdziła, że jednak nie chce mieć dzieci. Nie chce być mamą. Nie umiała dbać o dom. Być może miała jakąś depresję. Być może czuła się nieszczęśliwa. No tak czy inaczej to był idealny moment dla Davida, bo słuchajcie, w swoim domu rodzinnym nie miała autorytetu takiego, który by jej pokazał, jak dbać o dom, jak dbać o higienę w tym domu, więc te dzieci chodziły obsmarkane, brudne, zaniedbane, głodne. Dom wyglądał jak dom ćpunów i był obrzydliwy i brudny. Nikt jej nie nauczył, jak dbać o ten dom, jak dbać o czystość i porządek, więc nie radziła sobie. Była okropną żoną też. Wychowywała dzieci w nędzy, no fatalna sprawa. Brzmi to trochę jak matka Davida, no nie? Być może dlatego się odnaleźli, bo podobno często szukamy partnerów przypominających nam gdzieś podświadomie naszych rodziców, nie? Wtedy Donald jeszcze na dodatek uszkodził sobie kręgosłup i nie mógł pracować, więc musieli wyprowadzić się z domu rodzinnego Donalda do jakiegoś tam domu komunalnego. Ledwo wiązali koniec z końcem. A David, jako dorosły człowiek, kiedy wyszedł z więzienia, no był uzależniony od seksu i pornografii, miał mnóstwo parafilii i po wyjściu z więzienia ożenił się z dziewczyną, którą
poznał przez swojego brata. Poszedł z Kari na pierwszą randkę. To była randka w ciemno. Poszli na tę randkę i na tej randce pierwszej uznali, że się hajtną. I to zrobili. Więc znali się tylko ile? Godzinę? I postanowili związać się na forever. Jaka piękna historia miłosna. Jakimś cudem to małżeństwo było całkiem udane przez pierwsze lata. Mieli córkę, Tanię. Tania zmieniła nazwisko od czasu schwytania ojca. Nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. Stwierdziła w którymś wywiadzie, nie było ich wiele, ale stwierdziła w wywiadzie, że nie chce spłodzić kolejnego Davida Berniego. Podobno jednak był dobrym ojcem dla niej. Dbał o nią przez 6 lat małżeństwa, było ponoć okej. Okay. Tak mówiła żona Carrie, pierwsza żona Davida i jego córka. Potem David miał jakiś odpał. Nagle zaczął zdradzać żonę, coś tam mu odbiło, córka go nie poznawała. Wyznała później, że zmienił się wtedy nie do poznania z dnia na dzień. I ciężko jej było to ogarnąć. Jeszcze ciężej było jej ogarnąć później, kiedy dowiedziała się, że jest mordercą, tak? Bo ona go pamiętała jako w miarę dobrego ojca. Nigdy jej nie bił, nie znęcał się nad nią. Na pewno nie miała później lekko ta córka. Dzieci morderców w ogóle nie mają lekko. Ciężko mi sobie wyobrazić ten kontrast między wspomnieniami z dzieciństwa, a wiedzą z mediów, że ten miły ojciec, który kupował ci lody, ćwiartował ludzi na przykład. Kiepska sprawa. David właśnie po tych 6 latach małżeństwa uszkodził sobie gdzieś głowę i być może to był powód tego, że mu tak wszystko odpaliło. Zaczął szukać kobiet przez gazetę. Wrzucał ogłoszenia do gazety, że szuka kobiety. Po 4 latach od uszkodzenia tej głowy, czyli kiedy już z Carrie był 10 lat po ślubie, przyprowadził do domu 16-letnią kochankę. Przyprowadza ją, mówi: słuchajcie, ona będzie odtąd ze mną mieszkała. Wywalił córkę, Tanię, do pokoju matki i mówi: tu, ja tu będę mieszkał z moją koleżanką. Żona oczywiście się wściekła na to, absolutnie się na to nie chciała zgodzić. Wzięła Tanię i się wyprowadziła i zostawiła Davida w domu z tą 16-letnią kochanką. I David wtedy przemyślał: nie, jednak ta 16-latka mi się nie podoba. Jednak tęsknię za Catherine. Catherine, oj Catherine, to była moja największa miłość. Ciekawe, co się z nią dzieje. Ciekawe, czy wciąż mnie kocha. No i jak pomyślał, tak zrobił. Wywalił tę kochankę i zaczął szukać Catherine. I znalazł ją. Po 13 latach rozłąki Catherine i David od razu zaczęli się spotykać. I są dwie wersje tej historii. Raz, że akurat David odnalazł swoją ukochaną, kiedy była w szpitalu na histerektomii po urodzeniu 7 dziecka i kiedy Donald wszedł do swojej żony, pewnie kupił kwiaty, przyszedł do szpitala odwiedzić swoją żonę, to natknął się na Davida, który siedział przy łóżku jego żony i trzymał ją za rękę. Więc taka niesamowita historia jedna, a druga historia była taka, że ona po prostu zniknęła. W pewnym momencie zniknęła i po jakimś czasie napisała list, że odeszła od Donka, że rzuca to wszystko, przeprowadza się do Davida i nie chce mieć nic wspólnego z dziećmi. Niezależnie jak było, to był szok straszny, bo rzeczywiście i w jednej i w drugiej wersji ona odchodzi od Donalda i odchodzi od wszystkich dzieci. Z dnia na dzień po prostu ich porzuca. Przypomnę tylko, że dopiero co urodziłam noworodka, drugie jakby od maleńkości dziecko to był 3-latek, więc zostawiła Donalda z malutkimi dziećmi. Nie miała z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Raczej była szczęśliwa, bo w końcu mogli zacząć od nowa. Ona, David, w swojej spelunie, w swojej norze na 3 Moorhouse Road, gdzie mogli ćpać, pić i za niedługo gwałcić i zabijać. Nie mieli zobowiązań, nie mieli niczego. Stara miłość jednak nie rdzewieje. A zatem w 1985 roku para schodzi się po rozłące i zamieszkuje w tym obsranym domu Morehouse. Aż chciałoby się zacytować Shreka i powiedzieć: odtąd, kochanie, będziemy razem, tylko ja i ty i nasze bagno. Oni ćpali heroina, zioło, żyli w syfie. David pracował w zakładzie mechanicznym. Nie był mechanikiem, ale pracował w takim zakładzie. Raz w tym czasie trafił za kratki i wyobraźcie sobie, jaka niesamowita historia, jaki fortunny zbieg okoliczności, że David spotkał w tej samej celi swojego młodszego brata.
po latach rozłąki, od rozdzielenia. Co za niezwykła historia. To by był dobry motyw filmowy, kolejny w sumie w tej historii. No i bracia się spotykają w tej celi, cóż za niesamowite zrządzenie losu. I David proponuje Jamesowi zamieszkanie z nim i z Catherine. Niby spoko, że bracia się odnaleźli, ale napomknę tylko, że James siedział wtedy w więzieniu za molestowanie 6-letniej dziewczynki. Sam powiedział sądowi, że to ona go zwodziła. Ona, jego. Ona próbowała go uwieść. 6-latka. Grunt to rodzinka, prawdaż? Wielkie spotkanie braci. James po wyjściu z więzienia wprowadził się do Davida i Catherine i spał u nich na kanapie. Żyli w syfie i degrengoladzie. W kreskówce ten dom miałby takie zielone płomyki. Wiecie, że śmierdzi. Ludzie na ulicy wytykali palcami ten dom. To była totalna patologia. A do tego wszystkiego dodajmy to, że dwaj bracia tam mieszkali, którzy mieli podobne pragnienia, podobnie zwichrowane mózgi. Jeden był pedofilem, a drugi marzył o gwałceniu. I wszędzie w domu leżała pornografia. Idziesz do kuchni smarować sobie tosta z jełczałym masłem, obok leży gazetka. Swoboda niezwykła. Jeśli chodzi o związek Davida i Catherine, to było bardzo dobrze, tyle że David miał nienasyconą potrzebę seksu. On potrzebował seksu 5-6 razy dziennie. Nie to, że chciał 5-6 razy dziennie, on musiał mieć. Musiał 5-6 razy dziennie uprawiać seks z kimkolwiek, niekoniecznie ze swoją kobietą, ale z kimkolwiek, bo inaczej by wybuchł po prostu. Miał wtedy około 30 lat. Nienasycony, uzależniony na maksa. Był też ekshibicjonistą. Catherine zgadzała się na to. Ona w ogóle zaraz po wprowadzce do domu Davida zmieniła notarialnie swoje nazwisko. Oni nigdy nie wzięli ślubu. Oni nie byli małżeństwem. Bardzo często są w mediach przedstawiani jako małżeństwo, jako David i Catherine Birney, bo ona rzeczywiście miała takie nazwisko, ale w wyniku zmiany nazwiska, a nie w wyniku ślubu. Nigdy tego ślubu nie wzięli. Raz Catherine odmówiła zalotom Davida, bo nie wiem, nie miała ochoty już czy coś, więc David zwrócił się do swojego brata Jamesa z prośbą. Stary, daj upuścić trochę pary. James podobno się nie zgodził wtedy na to, ale mówię, nie wchodzimy tutaj głębiej w to wszystko. Ale to dowodzi temu, że James i David w dzieciństwie mieli ze sobą kazirodczy związek. To nie był pierwszy raz, kiedy ci bracia się zbliżyli do siebie. I tak, jako że David potrzebował seksu 6 razy dziennie, to ustawił sobie materac koło kanapy. Tej kanapy, na której spał James. I przyprowadzał sobie różne kobiety. Był taki moment, krótki moment, kiedy David z Catherine się rozeszli. No, bardzo krótko. To wtedy przyprowadzał różne kobiety i załatwiał sprawę na tym materacu. Obok spał jego brat. Jakby totalna swoboda. James powiedział później policji, że David używał jakiegoś aerozolu z jakimś środkiem, który sprawiał, że penis Davida stawał się nieczuły i mógł wytrzymać dłużej. Czasami z kolei używał kokainy, kładł kokainę na penisie, żeby orgazmy były mocniejsze. To wszystko, co się działo w tym domu, dodaje do tej obrzydliwej, śmierdzącej chaty ogromny fuj. Jakby tego wszystkiego było mało, to kiedy James kończył 21 lat, to David sprezentował mu to, co miał najcenniejsze. Domyślacie się? David dał w prezencie Jamesowi swoją kobietę, Catherine. Catherine zobowiązała się zadowolić Davida, czyli tym samym zadowolić Jamesa. David wtedy siedział sobie na kanapie czy na fotelu i patrzył, jak jego żona uprawia seks z jego bratem. Podniecała go ta myśl i to był pierwszy raz Jamesa. No przynajmniej z dorosłą kobietą. Zadziwia mnie to, że Catherine się na to zgodziła. I to wszystko na tym obrzydliwym materacu, który musiał mieć mnóstwo plam. Uff. Dobra, nie myślę o tym. David cały czas potrzebował satysfakcji seksualnej. Nie bał się narzucać komuś, kto tego nie chciał. Tym bardziej, że i Davidowi, i Catherine się trochę zaczęło nudzić. No nie znudziło całkowicie, ale zaczęło im się nudzić. Zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób ubogacić ten związek. Co tutaj zrobić, żeby trochę zatrząść
sypialnią i wtedy rozmawiali otwarcie o swoich pragnieniach. No, komunikacja w związku to podstawa. Trzeba jasno artykułować swoje potrzeby, jasno mówić o tym, co nam odpowiada, co nie i jakie mamy marzenia, prawda? To jest podstawa zdrowego związku. Więc David i Catherine dużo rozmawiali i David jej się zwierzył. Powiedział jej, że chciałby zgwałcić kobietę, porwać ją i zgwałcić. Catherine na to powiedziała, okej, chętnie na to popatrzę. Dobrali się jak w korcu maku, nie? Razem zdecydowali, że tak, gwałcenie młodych dziewcząt będzie odpowiedzią na wszystkie nasze problemy. Sprawi, że nasz związek się umocni. David wmawiał Catherine, że to ona osiągnie niesamowite, niezwykłe orgazmy, kiedy będzie obserwowała Davida gwałcącego związaną i zakneblowaną kobietę. I ona mu uwierzyła w to. Pod koniec 1986 roku, kiedy Bernie był zatrudniony w warsztacie samochodowym w Willoughby na przedmieściach Perth, David dużo czytał. Dużo czytał, miał gadane. Miał też charyzmę. Nie był już tym samym zamkniętym w sobie dzieckiem, którym był kiedyś. Nie był mrukiem ze zrzedłą miną. On był manipulantem. Dobrze pracował. Był na czas w pracy. Nigdy się nie spóźniał, nie zawalał roboty, ale nie wyróżniał się. Wtapiał się w tło. To był taki po prostu kolega z pracy. To bardzo mądrze być średniakiem, bo w sumie nikt nie ma nic do powiedzenia na twój temat. Jesteś zwykłym, szarym człowiekiem, nijakim i to pozwala ci na twoje szaleństwa, pozwala ci robić co chcesz, bo nikt się tobie nie przygląda. James już w tym czasie nie mieszkał z Davidem i Catherine. Porozmawiali, muszą znaleźć ofiarę. Jak to zrobimy? No to dajmy ogłoszenie w gazecie. Pamiętamy, że kiedyś David dał ogłoszenie do gazety, że chciałby poznać jakąś miłą panią, tak? Więc on widocznie wierzył w moc prasy i zamieścili wtedy wspólnie ogłoszenie w lokalnej gazecie. Na szczęście za pierwszym razem nie wyszło, no bo słuchajcie, napisali tak. Pilne! Szukamy samotnej osoby, najlepiej kobiety, w wieku od 18 do 24 lat, do zamieszkania we wspólnym mieszkaniu jednopokojowym. Nie, nic tu nie jest podejrzane. Na szczęście nikt się nie zgłosił, ale oni się nie poddali. Raz David stalkował kobietę, pracownicę agencji nieruchomości. Miała na imię Audrey. Przez tydzień ją zaczepiał, nachodził ją. Mówił jej, że mu się podoba, że najlepsze są brunetki z brązowymi oczami. Chciał ją zawieźć do domu. Takie, wiecie, teksty, końskie zaloty. Ale ona się trochę zaczęła bać, bo zawsze przychodził, kiedy była sama. I to zaczęło eskalować. Ona nie czuła się bezpiecznie, więc zadzwoniła po męża. I mąż po nią przyszedł do pracy i odstraszył skutecznie Davida. Miała dziewczyna szczęście, bo inaczej byłaby pierwszą ofiarą na bank. Ale kolejna upatrzona kobieta nie miała już tyle szczęścia. Mary Nilsson. Mary miała 22 lata i studiowała psychologię na Uniwersytecie Australii Zachodniej i pracowała dodatkowo jeszcze w niepełnym wymiarze godzin w delikatesach. Spotkała Davida na składowisku części zamiennych w zakładzie mechanicznym, gdzie on pracował. Poszukiwała opon. I on jej powiedział, że Pani nie kupuje tutaj tych opon, ja pani załatwię tańsze. Mam w domu tańsze opony, używane, ale tańsze. Ona była studentką i wiadomo, że chciała załatwić coś taniej, nie miała dużo kasy. Jej rodziców akurat nie było wtedy w domu, wyjechali z miasta, co pewnie sprawiło, że tym chętniej chciała się wykazać, chciała załatwić te opony. Gdyby jej rodzice byli w domu, to pewnie poprosiłaby ojca o to, żeby załatwił te opony, ale ona chciała się wykazać. Więc wzięła od Davida numer telefonu, przemyślała to i zadzwoniła do niego, że jest zainteresowana tymi oponami. Umówili się. Mary przyjechała na miejsce 6 października 1986 roku. Zapukała do drzwi przy 3 Morthouse Street. To był maleńki dom, zarośnięty chwastami, martwe kwiaty wszędzie. Bardzo wymagał odmalowania, a najchętniej w ogóle zburzenia i postawienia od nowa. Drzwi otworzyła para.
David i Catherine. To już jest niepokojące, że dwie osoby otwierają drzwi. David od razu przyłożył Mary nóż do gardła. Tak od razu. Ona nie ogarnęła nawet, co się dzieje. Wciągnął ją do domu, przykuł Mary łańcuchem do łóżka i ją zgwałcił, podczas gdy Catherine patrzyła. David poczytał o tym wcześniej. Wtedy jeszcze chciał ją tylko zgwałcić, bo to był jeszcze ten moment, kiedy nie przekroczył tego Rubikonu. Chciał tylko zgwałcić dziewczynę. Więc czytał, jak to zrobić, żeby nie zostać złapanym, i bardzo uważał, żeby nie zostawić żadnych śladów. Kasia z kolei robiła notatki w czasie obserwacji. Tak, siedziała, patrzyła, jak jej facet gwałci dziewczynę, i robiła notatki, co jej facet lubi, a czego nie. Robiła też zdjęcia. Po pierwszym gwałcie David wpadł na pomysł, że trzeba by było przestawić auto Mary, bo Mary przyjechała samochodem i ten samochód stał przed ich domem, więc trzeba to auto przestawić. Wsiadł do tego samochodu i przestawił go w pobliżu komisariatu policji. Zostawił samochód na parkingu policyjnym. Ostatnie miejsce, gdzie ktokolwiek będzie szukał. No, muszę powiedzieć, że to w sumie genialne. David wrócił do domu i stwierdził, że nie, to nie to. To nie to, nie jestem spełniony, czegoś mi brakuje. Musiał przyznać, że potrzebuje czegoś więcej, że potrzebuje krwi na swoich rękach. Więc zapytał przy Mary: Catherine, jak myślisz, powinniśmy ją zabić? Ona odpowiedziała: cokolwiek chcesz, kochanie. David i Catherine zawieźli Mary do Glen Eagle State Forest. To jest las około 50 km od ich domu. I tam znów została zgwałcona. Następnie David udusił ją nylonową pończochą. Ona próbowała błagać o litość. David potem jeszcze dźgnął Mary w pierś, bo gdzieś przeczytał w jakiejś książce, że jeśli się przekuje ciało, to ono szybciej się rozłoży. Następnie pogrzebali jej ciało w bardzo płytkim grobie i odjechali. Mary rok po swoim morderstwie otrzymałaby dyplom z psychologii na uniwersytecie, a oni poczuli krew. Czuli, że może im to ujść na sucho, że było to całkiem proste, było to bardzo ekscytujące i zasmakowali w tym. Musieli to powtórzyć. Około 2 tygodnie później David i Catherine krążyli godzinami w poszukiwaniu ofiary. Jeździli z miejsca na miejsce, włóczyli się i w końcu ją zobaczyli, dojrzeli ją. Susanna Candy, 15-latka, która akurat wracała z pracy. To była bardzo dobra uczennica Hollywood Senior High School. Mieszkała w domu z rodzicami i rodzeństwem w Netherlands w Australii. I jej ojciec był, czy pewnie nadal jest, jednym z najlepszych chirurgów okulistycznych w zachodniej Australii. Facet miał same córki i był bardzo, bardzo opiekuńczy wobec nich. Susanna pracowała w knajpie. Chciała sobie zarobić na jakieś swoje rzeczy. Rozumiem to, każda nastolatka chce być samowystarczalna, zwłaszcza kiedy ma nadopiekuńczego ojca. Chce pokazać, że sama sobie świetnie poradzi. No niestety w tym wypadku zrządzenie losu tak niefortunne, że podejrzewam, że ojciec do tej pory ma do siebie o to żal. Otóż tak, pracowała w tej knajpie i choć ojcu się to nie za bardzo podobało, to zawsze ją odbierał z pracy. Tej jednej nocy nie mógł, więc Susanna wracała do domu sama, pieszo. Być może łapała stopa, może tylko szła. Różne źródła mówią różnie. Fakt faktem, w tamtych czasach jazda autostopem nie była niczym niezwykłym, podejrzewam, że zwłaszcza w takiej Australii. Tym bardziej, jeśli zatrzymuje się samochód, w którym jest małżeństwo, facet i kobieta, to wsiadasz. No, tak było dawniej, tak uczyli rodzice. Jeśli czujesz się zagrożona czymkolwiek, to idź do policjanta. Jeśli nie ma nigdzie policjanta, to idź do kobiety albo do kobiety z mężczyzną. Jeśli jest w okolicy kobieta, to ona na pewno nie pozwoli cię skrzywdzić. Więc Susanna pewnie wyszła z podobnego założenia, zobaczyła, że za kierownicą siedzi David, obok niego siedzi Catherine, małżeństwo, no na pewno nic jej nie grozi. Wsiadła do tego samochodu i niestety to była jej ostatnia przejażdżka w życiu. Ledwo usiadła, od razu David wyciągnął w jej kierunku nóż, związano jej ręce i została zabrana do ich domu w Willa G. Tam została zakneblowana,
przykuta łańcuchem do łóżka i zgwałcona. Była przetrzymywana w ich domu przez kilka dni. Podczas tych strasznych dni była gwałcona wielokrotnie przez Davida. Tym razem Catherine przyłączała się do stosunków seksualnych. W niektórych źródłach znalazłam informację, że dotykała jego jąder w czasie gwałcenia Susanna, żeby wzmocnić jego doznania seksualne. David był zadowolony z tej sytuacji. Podobało mu się to ménage à trois. Uznał, że nie musimy jej zabijać od razu. Możemy mieć taką seksualną niewolnicę. Rodzice Susanna od razu zgłosili jej zaginięcie, ale policja stwierdziła, 15-latka na pewno uciekła z domu. Słyszymy to cały czas. Tak, państwo mówicie, że to jest do niej niepodobne, że dziewczyna ma 15 lat, nigdy czegoś takiego nie robiła, ale my wiemy swoje, proszę państwa, ona na pewno uciekła z domu. No tak, lepiej wie policja niż rodzice, którzy wychowują dziecko od maleńkości, prawda? Ja uważam, że lepiej stracić czas i zasoby policji i trochę kasy, szukając uciekiniera, niż uznać od razu, że to była ucieczka i nie zrobić nic. W międzyczasie Burnsowie kazali Susanna napisać list do domu, a w zasadzie dwa listy do domu, w których zapewniała, że jest bezpieczna i zdrowa i że wkrótce wróci do domu. Raz też zadzwoniła i miała powiedzieć, że potrzebuje czasu, że ucieka z domu do Queensland, do przyjaciół i rodzice nie kupili tego w ogóle. Wzięli te listy, poszli na policję i powiedzieli, słuchajcie, ona tak nie mówi, ona się tak nie wyraża, ona tak nie pisze, to nie nasza dziewczynka napisała z własnej woli, musicie coś z tym zrobić. Policja jednak miała to gdzieś i nadal twierdzili, że to jest ucieczka. Przecież napisała wam w liście, że uciekła do Queensland. Czego od nas chcecie? Dajcie nam święty spokój, więc rodzice byli w kropce. Susanna w tym czasie zdała sobie sprawę z pewnością, że David i Catherine wkrótce się jej pozbędą, ponieważ ona mogła ich zidentyfikować. Ona wiedziała, jak oni wyglądają. Postanowiła więc, no nie wiem, co postanowiła, bo ona nie żyje i nie możemy poznać jej wersji tej historii, ale z tego, co wiemy, możemy uznać, że dziewczyna postanowiła, że nie odejdzie bez walki. W pewnym momencie po kolejnym gwałcie Bernie próbował udusić dziewczynę nylonowym sznurkiem, ale Susanna wpadła w histerię i zaczęła się bronić. Trwało to kilka dni, całe to porwanie. Wyobraźmy sobie, w jakim ona była stanie. Ona miała 15 lat, była zamknięta z jakimiś zwierzętami, z ludźmi, którzy chcieli jej zrobić krzywdę. Nie wiedziała, czy kiedykolwiek zobaczy się z bliskimi, że przeżyje w ogóle całe to zdarzenie. Była słaba, wygłodzona, przerażona, a mimo to walczyła. David, nie mogąc sobie z nią poradzić, wepchnął jej do gardła tabletki nasenne, żeby ją uspokoić. I Susanna Candy zasnęła. Wtedy David założył jej sznur na szyję i powiedział Catherine, udowodnij mi swoją dozgonną miłość. Catherine, pokaż, że mnie kochasz. Zabij ją. I Catherine udowodniła, że go kocha. Okej, nie ma problemu. Tym samym stała się w 100% wspólniczką, sprawczynią zbrodni, morderczynią, a nie tylko obserwatorką, która mogłaby w przyszłości się tłumaczyć, że on ją zmanipulował, że on ją zmusił do czegokolwiek. Wiecie, nie mogłaby się tłumaczyć, że była tylko słabą kobietą pod silnym wpływem mężczyzny, tylko rzeczywiście miała krew na rękach. Catherine zabiła Susanna, podczas gdy David patrzył i później zapytano ją, dlaczego to zrobiła. I Catherine odpowiedziała tak, ponieważ chciałam zobaczyć, jak silna jestem wewnętrznie. Nic nie czułam. Było tak, jak się spodziewałam. Byłam gotowa podążać za nim do końca świata i zrobić wszystko, aby jego pragnienia zostały zaspokojone. Była kobietą. Kobiety ranią i niszczą mężczyzn. Koniec cytatu. Co za pieprzenie, no nie? Sami ją przecież porwali. No, tak czy inaczej, pochowali Susanna Candy w pobliżu grobu Mary Nilsson na terenie lasów, tam niedaleko. Ponoć wysłali po jej śmierci jeszcze kilka listów do jej rodziny. 10 dni później, 1 listopada, para zobaczyła z samochodu 31-letnią Nolene Patterson. Nolene była byłą stewardessą, aktualnie pracowała jako menadżerka w barze w klubie golfowym. Miła, normalna kobieta. Wracała do domu. Miała niestety pecha,
bo zabrakło jej paliwa. Zatem stała bezradna przy samochodzie, a David i Catherine podjechali do niej i zaproponowali jej podwózkę. Ona ich rozpoznała, bo wcześniej pomagali jej wytapetować mieszkanie jej matki, była ich sąsiadką i nawet pewnie poczuła ulgę, że natknęła się na znajomych, że to znajomi zatrzymali się, by jej pomóc. Kiedy znalazła się w samochodzie, od razu poczuła zimno noża na gardle. Związano ją, kazano jej się nie ruszać, zabrano ją z tej autostrady do domu na ulicy Morehouse i tam David wielokrotnie ją gwałcił, po tym jak ją zakneblował i przykuł do łóżka. Na początku chcieli ją zabić od razu, tej samej nocy, ale wstrzymywali się z tą decyzją, co nie spodobało się Catherine, bo David trzymał dziewczynę przez 3 dni i pojawiły się oznaki, że nawiązał emocjonalną więź z Nolin. Nolin była ładna, była mądra, oczarowała Davida całkowicie. Kasia obserwowała to i się wściekała. Czuła, wiecie, rosnącą gulę zazdrości. Nolin była mądra, szybko wykoncypowała, że musi udawać, że musi się przypochlebiać, że jej się to podoba. Musiała to robić, żeby przetrwać, więc grała, flirtowała, udawała, że jest szczerze zainteresowana Davidem. Sprytna dziewczyna. Davidowi to się bardzo podobało, to mu schlebiało. Zaczęło to w ogóle wyglądać jak zalążek związku, bo on czuł, że Nolin jest po jego stronie. Catherine z kolei myślała o Nolin jako o kobiecie, którą nigdy nie mogłaby być i nie zamierzała pozwolić Davidowi, by ją miał. Stała się zazdrosna. W końcu Catherine z tej bezsilności i frustracji przystawiła sobie nóż do gardła i postawiła Davidowi ultimatum. Powiedziała: albo ona, albo ja. Albo ją zabijesz, albo ja zabiję siebie. Więc David musiał zabić Patterson, bo jednak bardziej mu zależało na Catherine. Więc David szybko wepchnął Nolin garść środków nasennych do gardła i ją udusił, kiedy spała. Zabrali jej ciało do lasu, ale zakopali je z dala od innych, bo ona była inna od poprzednich, bo z Davidem coś ją łączyło. Więc on nie chciał zakopywać jej jak psa gdzieś tam w lesie przy ciałach innych mało ważnych ofiar, tylko chciał ją zakopać w innym miejscu, żeby w jakiś sposób uświetnić jej osobę. Co za dziwne, pokrętne myślenie, ale takie mieli, bo rzeczywiście Nolin coś dla Davida znaczyła. Catherine rzuciła dziewczynie w twarz ziemię jako gest ostatecznego pożegnania się z kobietą, która próbowała ukraść jej męża w jej chorym umyśle. Przeklinała, powiedziała potem, że czuła radość, rzucając zmarłej w twarz piach. Mijają 4 dni od porwania, 1 dzień od zabójstwa i już potrzebują kolejnej ofiary. To już eskaluje tak szybko. Mamy 5 listopada. Wtedy Burnsowie uprowadzili 21-letnią Denise Brown. To była dziewczyna, która pracowała w branży IT. Była operatorką komputerów i czekała na autobus na Stirling Highway. Przyjęła od nich propozycję podwózki i została zabrana do domu w Willoughby, gdzie przykuto ją łańcuchem do łóżka i zgwałcono. Zmusili ją, żeby zadzwoniła do przyjaciółki, by powiedzieć, że jest zdrowa i bezpieczna, nikt nie musi jej szukać. Co prawda jej chłopak wiedział, że ona by tak nigdy nie zrobiła, ale to niczego nie zmieniło. Po 2 dniach więzienia jej w tym domu nafaszerowali ją prochami nasennymi i stwierdzili: pora na morderstwo. A w zasadzie Catherine stwierdziła, ona się znudziła, Denise. Ta laska jest nudna, zabijmy ją i znajdźmy sobie inną. Zabrano Denise na plantację sosny Wanneroo i tam w zaciszu lasu David zgwałcił Denise w samochodzie w oczekiwaniu na zmrok. Otóż uznali, że no nie będziemy zakupywać ciała za dnia, zaraz się ktoś zainteresuje, ktoś zobaczy, więc w międzyczasie, żeby się nie zanudzić, to sobie pogwałcę. Wyciągnął Denise z samochodu, zgwałcił ją ponownie i dźgnął ją w szyję. W tym samym czasie, kiedy ją gwałcił, nie? W trakcie. Denise doznała poważnych obrażeń tępym nożem Davida. David był sfrustrowany, bo nóż nie działał tak dobrze, jak on się spodziewał, ale w pewnym momencie para była przekonana, że dziewczyna już nie żyje, więc wykopali płytki grób i złożyli w nim jej ciało. Kasia trzymała latarkę,
komu świecisz? Usłyszeli wtedy, że Denise wydaje z siebie dźwięki. Kaśka wróciła do auta, wyjęła wielki nóż myśliwski, lepszy od tego poprzedniego, i dała Davidowi ten nóż. Spróbuj tym, kochanie. No i dźgnął David w pierś Denise. Wrzucili ją do tego grobu i wyobraźcie sobie, co za horror show. Denise usiadła w grobie. Te rany od noża nie były śmiertelne. Wyobrażacie to sobie? Środek lasu, noc, wrzucacie do grobu ciało, wydaje wam się, że już nie żyje, i nagle wasza ofiara siada w tym grobie i zaczyna łapać oddech. David był w szoku, przez chwilę nie wiedział, co robić, ale szybko się zreflektował i chwycił łopatę, którą kopał grób, i uderzył dziewczynę w czaszkę. Ona znowu usiadła. David, już skurzony, wziął siekierę i roztrzaskał nim jej czaszkę. 3 razy ją uderzył w głowę. I tym razem się udało. Co za horror. Denise została pochowana na skraju plantacji sosny i było to ostatnie zabójstwo, jakie miało miejsce w okresie 27 dni. To morderstwo nie spodobało się Catherine. Ona uznała, że było zbyt krwawe, zbyt brudne. Za duży bałagan się wokół tego zrobił. Ona wstawała kilka razy, krew siekała. To wszystko było nie tak. To nie było takie spokojne i romantyczne, jak wcześniej, że zabijali dziewczynę na śnie nylonową pończochą, dusili ją i po prostu cichutko odchodziła. Tylko ta śmierć była brudna, trudna. Nie chciała już tego robić. Nie chciała powtarzać akurat takiego wydarzenia. Nie chciała powtarzać akurat takiej akcji. Davidowi to akurat za bardzo nie przeszkadzało, ale uznali wspólnie, że w przyszłości będą musieli uważać. Dochodzimy do ostatniego aktu tej strasznej, makabrycznej historii. Trochę optymizmu, proszę Państwa, będzie. Obiecuję, przed nami historia bohaterstwa i zwycięstwa nad złem. Historia 17-letniej Kate Moir. Kate wracała z baru, czekała na autobus i została porwana przez Davida i Catherine, po tym jak zgodziła się na podwózkę. Tym razem ta popieprzona para zmieniła modus operandi, bo wcześniej było nudno. Zatrzymali się, Kate wsiadła do samochodu, nie od razu grozili jej nożem. Wsiadła do tego samochodu, oni pytają, no dokąd cię podwieźć, podała adres. I jadą. Podjechali pod jej dom, pod dom Kate. I dopiero wtedy dziewczyna zauważyła, że z tyłu nie ma klamki. Nie mogła się wydostać z samochodu. Czaicie to? Widziała swój dom, była tak blisko i dopiero wtedy David wyjął nóż. Przyciągnęli Kate do siebie, jakby między siedzenie pasażera i siedzenie kierowcy, tak? Założyła jej na głowę worek czy koc i ją związała. Moir wtedy spytała, chcecie mnie zabić czy zgwałcić? Poinformowano ją wtedy tak. Tylko cię zgwałcimy, jeśli będziesz grzeczna. Zabrali ją do siebie do domu, wypchnęli do tego mieszkania, kazali jej tańczyć nago. Spała w ich łóżku, przykuta była kajdankami do Davida. Rozebrali ją, wsadzili jej rzeczy, jej ciuchy do reklamówki z jej imieniem i kazali jej się wykąpać przed gwałtem. Catherine to obserwowała. Potem wypytywali Kate o różne rzeczy. Kazali jej tańczyć do piosenki Romeo and Juliet, Dire Straits, nago. Nago musiała tańczyć przed dwójką z wyroli. Oni w międzyczasie palili fajki, palili zioło, oglądali ją. Mega mroczne i niepokojące. Ona tańczy, oni ją obserwują. Potem zaczęli oglądać Rambo we trójkę. Po filmie David z Catherine przełączyli na wiadomości, a tam było o zaginionych dziewczynach. Zaczęli się wtedy z tego śmiać. Trwało to kilka dni. W międzyczasie Kate zobaczyła gazetę otwartą na artykule o zaginięciu Denise. Było zdjęcie Denise. Jej twarzy tylko, tak? Uwaga, zaginiona i jej twarz. A wtedy Catherine zaczęła się śmiać z tego artykułu. Kate pyta, co jest takie śmieszne? A Catherine odpowiada, myślałby kto, że taka duża dziewczyna umie się obronić. I to Kate bardzo mocno zaniepokoiło, gdyż na zdjęciu w gazecie było widać tylko twarz Denise. Nie było widać, czy ona jest wysoka, czy niska, czy duża, czy mała. Skąd Catherine wiedziała, że taka duża dziewczyna powinna była się bronić? Kate zaczęła to wszystko analizować, wchłaniać i wiedziała, że może skończyć tak jak poprzednie, bo wykoncypowała już, że nie była pierwszą. Zrozumiała, że oni zabili tamtą dziewczynę, że zabili kilka innych i była pewna, że umrze. Postanowiła,
że zawalczy, że nie odejdzie bez próby walki i też nie odejdzie bez zostawienia śladów swojej obecności w tym domu. Bardzo mądrze, bardzo, bardzo mądrze. Więc Kate zaczęła rozstawiać rzeczy, chować je. Stwierdziła tak, zostawię po sobie ślady, że jak policja tu wejdzie, będą wiedzieli, że ja tu byłam. Wypisywała swoje imię w różnych miejscach, ukryła tę torbę z jej imieniem, tę torbę, w której były jej ciuchy. Ukryła paczkę fajek w suficie, żeby w razie czego móc udowodnić, że tam była. Ona miała 17 lat, nie? Szapoba. To nie była jedyna akcja, w której Kate okazała swoją mądrość. Pewnej nocy David dał jej tabletki nasenne. Ona udała, że je zjadła, ale wypluła je i schowała pod materac. Następnego dnia kazali jej zadzwonić do matki. Ona uznała, że zapewne matka będzie wiedziała, że coś jest na rzeczy, że coś się stało, bo nie zdarzało jej się wcześniej coś takiego. Więc zadzwoniła do tej matki i mówi, mamo, trochę za dużo wypiłam, zatrzymałam się w domu u przyjaciółki Sherry bodajże. Miała nadzieję, że matka uzna, że to za podstęp i zadzwoni do Sherry, dowie się od tej przyjaciółki, że Kate wcale tam nie ma. No niestety rodzice odebrali ten telefon, odłożyli słuchawkę i poszli dalej spać. Pozostało więc czekać. David poszedł do pracy. Jak pamiętamy, David był bardzo obowiązkowy i on nie tracił urlopu na pierdoły jak ofiary morderstwa. On wiedział, że musi się stawiać w pracy, przychodzić, odklikiwać swoje godziny, wracać do domu. Wtedy nikt nie będzie się nim interesował, nikt nie będzie niczego podejrzewał. I to był ten moment, kiedy Kate wiedziała tak, jak są we dwoje, to bardzo mocno mi zagrażają, ale kiedy jest tylko jedno z nich, to mam szansę. Wiedziała, że musi nawiązać z Catherine więź, jakieś koleżeństwo. Miała nieco inne podejście niż Nolene, która próbowała zjednać sobie Davida i wiemy, jak to się skończyło. Catherine się wściekła i była zazdrosna. Zatem Kate uznała, Catherine jest bardziej niebezpieczna, to z nią trzeba się zakoleżankować. Więc zaczęła mówić coś tam o muzyce, o pierdołach, zaczęły razem słuchać muzyki. Catherine zaczęła się czuć swobodniej. W pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi. Catherine straciła czujność na chwilę. Może zaufała Kate na tyle, że wiedziała, że ona nie ucieknie. Kazała jej ukryć się w sypialni. Mówi, Kate, schowaj się w sypialni, muszę załatwić sprawę z osobą, która jest po drugiej stronie drzwi. Więc Kate ukryła się w tej sypialni, a w międzyczasie Catherine załatwiała jakąś tam transakcję narkotykową. Kate szybko schowała szminkę, schowała kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem i uciekła. Półnago wspięła się przez okno, wyłamała zamek, bo okno było zamknięte, wyłamała zamek, wyskoczyła z tego okna, uderzyła głową o beton, wstała, otrzepała się, uciekła przed psami, bo Bernsowie mieli 2 czy 3 owczarki niemieckie, więc uciekła przed tymi psami, uciekła przez płot, zapukała do drzwi 3 różnych sąsiadów, przeskoczyła przez bramę, no brawurowa ucieczka, w końcu wpada do supermarketu we Fremantle. Mamy 10 listopada 87 roku, więc jest chłodno, a dziewczyna jest boso, ma na sobie tylko czarne leginsy, czarny podkoszulek, nie miała majtek. Rozhisteryzowana dziewczyna, sama Kate później tak siebie określiła. Poinformowała właściciela sklepu, że została zgwałcona. Powiedziała tak, jeżeli tu zaraz przyjdzie jakaś kobieta i będzie mówiła, że uciekłam od niej, że ona jest moją matką, to nie wierzcie jej, bo ona mnie porwała, ona mnie przetrzymywała. Kiedy przyjechała policja, dziewczyna zaczęła opowiadać swoją historię, że przez kilka dni była przetrzymywana, że gwałcono ją. Doskonale wiedziała, gdzie to miejsce jest. Wiedziała też, kto ją porwał. Policja jednak była sceptycznie nastawiona do całej tej historii. Ha! A w zasadzie nikt jej nie uwierzył. Kazali tę sprawę szybko załatwić, bo dziewczyna pewnie naćpana, pewnie pijana, coś tam się wydarzyło może z chłopakiem. No nie ma co sobie tym głowy zaprzątać. Ale w policji była wtedy 22-letnia Laura Hancock. Szapoba Laura. Była świeżynką z akademii, to była jej pierwsza sprawa. I Laura uwierzyła Kate. Uwierzyła w każde jej słowo. I to gdyby nie ona, to ta sprawa byłaby zamieciona pod dywan, bo to Laura rozmawiała z Kate, przesłuchiwała ją i wiele razy wychodziła z pokoju przesłuchań. Kate później wyznała, że była pewna, że Laura wychodzi, bo nie może jej słuchać, bo jej nie wierzy, a tak naprawdę Laura wychodziła z pokoju przesłuchań, żeby naciskać na swoich przełożonych, żeby pojechali w tamto miejsce, żeby sprawdzili, że ta dziewczyna mówi prawdę. Ja nie wiem, dlaczego byli tak uparci i nie chcieli tego sprawdzić, skoro Kate podała im adres, podała
ma bardzo dużo szczegółów. Była w stanie zidentyfikować dom, numer telefonu, twarze napastników. Burnsowie podali swoje pseudonimy. Przedstawili się Kate jako John i Margaret. Kojarzymy te imiona? Rodzice Davida, tak się nazywali. Ale Kate przeczytała imię i nazwisko Davida na butelce z lekarstwem w łazience, więc przeczytała to nazwisko i przekazała to policji. Powiedziała, że David ma nienormalnie długi, haczykowaty nos, Catherine jest niską kobietą, po 30, ma wysokie kości policzkowe, no wszystko powiedziała. Powiedziała też, że oglądali film Rambo na VHS-ie. Opisała rysunek, który ukryła w domu jako dowód jej obecności. Więc kiedy w końcu Laurze udało się przekonać swoich przełożonych do tego, żeby pojechali do tego domu i sprawdzili tę historię, jakby co wam zależy, nie? To znaleźli ten rysunek, znaleźli Rambo w magnetowidzie, kasetę z filmem, znaleźli te tabletki pod materacem, które wypluła Kate, znaleźli paczkę papierosów w suficie, ukrytą szminkę, torbę z jej imieniem. To wszystko się zgadzało. Kiedy tam byli, bo mieli nakaz, to nie było nikogo w domu. Okazało się, że po ucieczce Kate, kiedy Catherine się zorientowała, że Kate zwiała, to od razu skontaktowała się ze swoim mężem. Mąż wyszedł z pracy na chwilę i przekazał swojej kobiecie, żeby ukryła wszystkie dowody. Pozbyła się dowodów obecności Kate w tym domu, więc jej nie było, Catherine. Policja jednak miała dużo czasu. Usiedli w samochodach i przyczaili się. Catherine w końcu wróciła do domu. Kiedy policja do niej podeszła, żeby zapytać ją o Kate, to ona udawała głupią. Ona nie zna nikogo takiego jak Kate. W tym samym czasie aresztowali Davida. Rozdzielili ich od razu, więc David i Catherine nie mogli wspólnych zeznań ustalić, uzgodnić wspólnej wersji. Podawali sprzeczne informacje podczas wielu godzin przesłuchań. Catherine cały czas stwierdziła, że ona nigdy nie spotkała Kate Moir, że nie zna tej dziewczyny. Natomiast David upierał się, że Kate przyszła do ich domu z własnej nieprzymuszonej woli, dobrowolnie, żeby uprawiać seks za zgodą wszystkich. Że przyszła palić do nich zioło, że znali się, że tutaj nie było nic nielegalnego. Policja wyczuła, że to David jest tym słabszym ogniwem i że jego można jakoś wziąć pod włos, bo Catherine była zdeterminowana, żeby do samego końca wypierać się znajomości z Kate Moir. Detektyw Vince Cuttidge. Nie wiadomo, czy był tak sprytny, czy był po prostu bardzo zmęczony. On rzucił tekst do Davida. Powiedział tam: koleś, powiedz nam, gdzie zakopaliście ciała, żebyśmy odkopali je przed zmrokiem. Tak sobie rzucił. On nie miał pojęcia, że jakiekolwiek ciała były gdziekolwiek zakopane. A David powiedział: no dobra, były ich 4. Nikt się tego nie spodziewał. To było wyznanie winy i to było przyznanie się od razu do 4 morderstw. Policja poszła wtedy do Catherine i skonfrontowali ją z tymi informacjami. Mówią: David powiedział nam wszystko. I w końcu Catherine się przyznała. Chciała pokazać im tylko grób Nolin. Pamiętamy, to jest ta ofiara, która była pochowana gdzie indziej, w innym miejscu, ponieważ David nawiązał z nią jakąś tam relację, jakąś więź i Catherine była bardzo zazdrosna. David pokazał 3 pozostałe groby. Nolin nieźle weszła Catherine za skórę. W czasie wizji lokalnej mówiła, że niczego nie żałuje, a kiedy wykopali Nolin, to przy policjantach, przy wszystkich, Catherine napluła na zwłoki Nolin. Czajcie? Co za pieprzony potwór? David to skomentował: co za marnotrawstwo życia. Jakby, what? W domu znaleźli mnóstwo zdjęć, ale policjanci odmówili omawiania tego, co na nich było, więc nie wiemy, co na nich było, na pewno nic ładnego. W 1986 David Birney przyznał się do 4 zarzutów morderstwa, 1 zarzutu uprowadzenia i gwałtu. Kiedy zapytali go, dlaczego przyznaje się do winy, to wskazał na rodziny ofiar, które były obecne na procesie i powiedział: przynajmniej tyle mogłem zrobić. Został skazany na 4 kary dożywotniego więzienia i dostał też stempelek Never to Release, nigdy nie wypuszczać. Catherine Birney, jak została uznana za wystarczająco zdrową, żeby stanąć przed sądem, zdrową psychicznie, została również skazana na 4 kary dożywocia przez Sąd Najwyższy Australii Zachodniej. I David, i Catherine musieli, zgodnie z ówczesnym prawem, odsiedzieć 20 lat, zanim kwalifikowaliby się do zwolnienia warunkowego. To miało nadejść w 2007 roku. Kiedy opuszczali sąd,
Było mnóstwo ludzi. Zgromadzili się tam, żeby upamiętnić ofiary, żeby zobaczyć na własne oczy tych zwyrodnialców. David dmuchnął pocałunek, wiecie, tam cmoknął i dmuchnął ten pocałunek do tłumu, a Catherine wpadła w histerię. Zaczęła się szamotać, krzyczeć. Musieli ją przytrzymywać strażnicy i wsadzać do samochodu siłą. W tym samym czasie na policję zgłosiła się jakaś 19-latka, która przyznała, że znała tych dwoje, że zatrzymali się raz samochodem i chcieli ją podwieźć do domu. Tyle, że kiedy dziewczyna zajrzała do wnętrza auta, to zobaczyła tam skuloną inną nastolatkę na tylnym siedzeniu. To była Denise, naćpana. Dziewczyna wtedy uciekła. Szkoda tylko, że tego nigdzie nie zgłosiła. No ale okazuje się, że tych ofiar mogło być więcej. I w pewnym momencie David i Catherine byli tak bezczelni, że chcieli złowić drugą ofiarę, kiedy pierwsza jeszcze była w samochodzie. David był przetrzymywany w więzieniu Fremantle o zaostrzonym rygorze, ale został przeniesiony do izolatki, żeby uchronić go przed krzywdą ze strony innych osadzonych. Obawiano się o jego bezpieczeństwo. W więzieniu David i Catherine wymienili ponad 2600 listów, ale nigdy nie pozwolono im na żadną inną formę kontaktu. On błagał o spotkanie z nią. Mówił, że umiera z miłości, że nie może bez niej wytrzymać, że nie może bez niej żyć. Na to się nie zgodzili. W 92 poszedł do służb i powiedział: zabiliśmy inne osoby, powiem wam, ale pod warunkiem, że dacie mi się z nią spotkać. No to była taka rzecz ze strony Davida dosyć sprytna. Rzucenie marchewki służbom. Oni powiedzieli mu: dobra, żebyśmy wiedzieli, czy mówisz prawdę i czy w ogóle twoja oferta jest cokolwiek warta, daj nam cokolwiek. Więc on zaczął coś tam gadać, bez nazwisk, bez dat, w sumie nie wiadomo co gadał, po prostu próbował ich oszukać. Służby stwierdziły tak: nie możemy ryzykować, że David rzeczywiście coś wie i jakaś tam jeszcze martwa kobieta leży w ziemi pochowana. Przez to, że nie zgodzimy się na jego warunki, nikt nigdy nie dowie się o jej losie, więc poszli do Catherine z tym i zapytali ją: słuchaj, czy były jeszcze inne ofiary? Catherine była jednak znudzona. Powiedziała: jestem znudzona Davidem. Przestała odpisywać na listy, powiedziała: nie, nie chcę się z nim spotkać. Nie chcę się z nim widzieć. W sumie więc nie wiadomo, czy to było kłamstwo, czy to nie było kłamstwo. Przekazali mu, że ona odmówiła. On już się zamknął wtedy. Nadal pisał listy, ona nadal nie odpisywała, chciała apelować, myślała, że kontakt z nim jej zaszkodzi. Jej sprawie. To jej zaszkodzi. Całe życie mordowania i gwałcenia to jakby a teraz ona mówi, że był słaby, ona była silna. Ona teraz pisze listy z innymi więźniami, z innymi mordercami, udaje, że jest zresocjalizowana, pracuje w bibliotece, jak Catherine Knight. David Bernie został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu Casuarina 7 października 2005 roku o godzinie 4:30 rano. Miał 57 lat. Dochodzenie wykazało, że powiesił się na kratce wentylacyjnej za pomocą prześcieradła. Różne czynniki doprowadziły do jego samobójstwa. Po pierwsze, brak dostarczenia mu leków przeciwdepresyjnych, bo jego recepta się gdzieś zagubiła, była jakaś awaria komputera i to zaostrzyło jego depresję. Skonfiskowano mu też komputer. Tak, miał komputer i miał na nim porno w więzieniu. I za to skonfiskowano mu komputer, bo miał porno. Był też oskarżony o napaść seksualną na innego więźnia. Z kolei były funkcjonariusz więzienny opisał go jako wzorowy więzień, który opiekował się rannymi zwierzętami. To była jego rola w więzieniu. Departament Rozwoju Społeczności zorganizował pogrzeb biedaka po tym, jak jego ciało leżało nieodebrane w państwowej kostnicy przez ponad miesiąc. Nikt się po niego nie zgłosił. Nabożeństwo, które według przepisów musi być podstawowe, ale godne, zostało odprawione na cmentarzu Pinaroo, jak kangaroo, ale Pinaroo, na północ od Perth, 21 listopada 2005 roku. Catherine nie była obecna na pogrzebie. Odmówiono jej prośbie, żeby uczestniczyła w pochówku. Odmówiono jej tego, ponieważ kiedyś splunęła na ciało Nolin, kiedy wykopali. Więc uznali, nie zasłużyłaś na to, żeby uczestniczyć w pogrzebie swojego ukochanego. Catherine Bernie aktualnie przebywa w więzieniu dla kobiet w Bundy Up,
i od czasu uwięzienia pracuje jako bibliotekarka więzienna. Wystąpiła też w więziennej produkcji Nonsense. Nie żałuje zbrodni, żałuje tylko, że ją złapano. W 2007 roku jej wniosek o zwolnienie warunkowe został odrzucony, a ówczesny prokurator generalny Australii Zachodniej Jim McGinty powiedział, że jej zwolnienie jest mało prawdopodobne, dopóki on pozostaje na stanowisku. Te wnioski idą z automatu. Takie jest prawo. Co 3 lata te wnioski się pojawiają po odsiedzeniu 20 lat. I co gorsze, to rodziny ofiar muszą brać w tym udział, więc co 3 lata przeżywa się to wszystko na nowo. Sprawa Catherine miała zostać ponownie rozpatrzona w styczniu 2010 roku, jednak 14 marca 2009 nowy prokurator generalny Australii Zachodniej Christian Porter na prośbę rodzin ofiar zdecydował, że pozostanie w więzieniu dożywotnio. Ta decyzja czyni ją drugą Australijką po Catherine Knight, która posiada w dokumentach oznaczenie nigdy nie wypuszczać. Próbowała jednak jeszcze wnioskować o zwolnienie warunkowe w 2016. Zostało to odrzucone. W tej chwili ma 70 lat i jest najdłużej zamkniętą więźniarką w Australii. Odsiedziała 35 lat. W 2016 roku, wtedy kiedy kolejny wniosek o zwolnienie warunkowe Catherine został odrzucony, wtedy Kate Moir rozpoczęła kampanię mającą na celu zniesienie prawa Australii Zachodniej, które automatycznie wystawia skazańców na zwolnienie warunkowe co 3 lata. Najmłodszy syn Catherine Burney, występujący pod pseudonimem Peter, wezwał do egzekucji swojej matki. Powiedział, że jego związek z Catherine spowodował, że był wielokrotnie atakowany, że znęcano się nad nim, wytykano go palcami. Wspiera absolutnie kampanię Kate Moir. I kiedy zapytano go, co by powiedział matce, gdyby mógł, to powiedział: pospiesz się i umrzyj. Pełna zgoda, Peter, ale z drugiej strony, jakie to jest smutne. Całe życie w takim przekonaniu, że twoja matka nie dość, że cię porzuciła, co już samo w sobie jest trudne, ale jeszcze mordowała ludzi w tak brutalny i straszny sposób. Kate Moir uznała, że tak nie może być, że z automatu co 3 lata trzeba się spotkać, żeby rozkminiać, czy więzień nadaje się na zwolnienie warunkowe, czy nie. I wyobraźcie sobie, że jej kampania przyniosła skutek. W swoim manifeście powiedziała m.in. tak: prowadzę kampanię na rzecz odwołania obowiązkowego zwolnienia warunkowego. Mordercy odbierają sobie prawo do powrotu do społeczeństwa po odebraniu życia innej osobie. Rehabilitacja nie jest opcją dla zbrodni morderstwa. Odebrali innym możliwość życia, kochania i cieszenia się życiem. Żądam, aby w zamian oddali życie i zostali ukarani dożywotnim więzieniem. Podobnie recydywiści, przestępcy seksualni wykazali, że nie można ich zrehabilitować. Prowadzę również kampanię na rzecz surowszych kar za przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak morderstwo, gwałt, pedofilia, napaść i kazirodztwo. Dała radę i ten okres rewizji zwolnienia warunkowego wydłużył się do 6 lat w przypadku seryjnych morderców, czy takich, którzy zabijają w ciągu jednego dnia więcej niż 3 osoby, czyli tak zwanych spree killers. I cóż, to był koniec tej długiej historii, makabrycznej historii australijskich Bonnie i Clyde. W ciągu 5 tygodni David i Catherine Burney uprowadzili 5 kobiet w wieku od 15 do 31 lat. Wszystkie ofiary z wyjątkiem jednej zostały zgwałcone i zamordowane. Zniszczyli nie tylko życia swoich ofiar, ale i swoich dzieci. Dzieci Catherine, przypomnę, było ich 7, były bite, prześladowane, nękane i też są ofiarami. Córka Davida nie założyła własnej rodziny. Jedynym wyjątkiem była Kate Moir, ostatnia ofiara, która uciekła i doprowadziła policję do domu Davida i Catherine, czym ostatecznie zakończyła ich zbrodniczy szał. Brawo Kate i brawo dla wszystkich dziewcząt, dla wszystkich osób, którym udaje się zwiać, udaje się przechytrzyć zbrodniarzy i udaje im się doprowadzić do końca strasznego cyklu cierpienia i śmierci. Niestety takie pary się zdarzają, nie jest to jakaś zasada, nie jest to coś bardzo częstego, ale się zdarzają i za każdym razem rozwala mi to mózg i nie wiem, co o tym myśleć. Jak to się dzieje, że dwie osoby o podobnych skłonnościach się odnajdują w tym zwariowanym świecie, w którym jest już 8 miliardów ludzi, odnajdują się i wzajemnie się motywują do robienia złych rzeczy? Tego wam nie polecam. Moja rada, może nie rada, ale życzenie na walentynki, jeśli macie tę drugą
osobę, to sprawiajcie sobie nawzajem radość, ale w taki sposób, żebyście wzajemnie się motywowali do tego, żeby być lepszym człowiekiem i żeby przynosić tylko miłość, a nie makabrę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, pomimo jego długości, był dla Was interesujący. Nie zasnęliście gdzieś tam w połowie, a jeśli tak, no to mam nadzieję, że drzemka była udana, że mój głos potrafi utulić do snu. To też jest przyjemna informacja. Wszystkim obserwującym na Facebooku i na Instagramie, wszystkim subskrybentom na YouTubie, na Spotify i na innych i w innych aplikacjach podcastowych bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję również za wszystkie oceny na Spotify. Jest mi bardzo miło, że oceniacie. Nawet jak oceniacie nieco niżej, to przynajmniej wiem, że powinnam coś naprawić. Ale byłoby mi miło, jakbyście zostawili piąteczkę, jakbyście zostawili lajka, subskrypcję, komentarz, bo to zawsze dodaje skrzydeł. Także mam nadzieję, że zbliżające się walentynki nie przejmują Was zgrozą, a jeśli jesteście samotni, to ten dzień możecie przeznaczyć na miłość do siebie. Cokolwiek to znaczy dla Was, nie wnikam, ale zróbcie dla siebie coś dobrego, coś miłego, bo od tego trzeba zacząć, prawda? Trzeba najpierw kochać siebie, żeby móc kochać kogoś innego. No dobra, już się rozgaduję za bardzo. Trzymajcie się, słyszymy się już niebawem. Tymczasem, Borem Lasem. Pa, pa!